Ten odcinek jest dla Ciebie, jeśli uprawiasz sport i chcesz poprawić swoje wyniki. Albo jeśli niedawno przeszedłeś jakąś chorobę i chcesz po prostu się wzmocnić. Bo ten odcinek będzie o regeneracji i o tym, jak uzupełniać swoją dietę w naturalne składniki odżywcze, żeby właśnie się zregenerować. Regeneracja jest niezwykle ważna dla naszego organizmu. Świetnie można się regenerować w nocy, jak człowiek długo śpi, ale co zrobić, jeśli po prostu nie mamy czasu na długi sen, albo jeśli w nocy ktoś nas budzi, na przykład sąsiedzi, pies albo płaczące dziecko. No wtedy trzeba zacząć dzień od super regenerującego, energetyzującego śniadania. I takie będzie to. Zaczniemy od mango, które wymieszamy z jogurtem kokosowym. I zaraz Wam pokażę, jak pięknie można pokroić mango. To jest w ogóle ulubiony trik wszystkich prowadzących programy kulinarne. I teraz chodź tutaj, zobaczysz, jeszcze raz Ci pokażę, chociaż wiem, że to chyba już kiedyś widziałeś. Na 3, 4, bam! I teraz takie mango trafia tutaj do blendera. I po prostu to zmiksujemy. A ja to sobie przeleję do miski. Mamy już bazę, ale potrzebuję teraz czegoś, co będzie chrupało. Uwielbiam dodawać do mojego śniadania migdały. Wrzucam je sobie na patelnię. Możemy też dodać na przykład nerkowców albo orzechów włoskich. I teraz, nie wiem czy znacie, ale to jest super musli, naprawdę. Uwielbiam go dodawać do moich tego typu śniadań, a więc dodam i tutaj. A ci, którzy mnie znają, myślę, że wy do takich należycie, to wiecie, że najbardziej na świecie kocham miechunkę, więc dodam jeszcze jej trochę tutaj. Będzie też miejsce dla kruszonego kakao. Dobra, i chia. I jeszcze goji. Świeżych malin. Dodajemy trochę orzechów. Będzie jeszcze jeden dodatek orzechowy, więc ktoś mógłby mi podać? Dziękuję. Masło orzechowe, mniamu. O! I łyżeczka albo tu, albo tutaj. Dobra, wyobraźcie sobie, że Jagna nie daje mi spać w nocy, kanarek śpiewa, pies szczeka, a sąsiedzi robią sobie imprezę. Ja wstaję rano, zła, nieprzytomna. Ale potem na stole pojawia się takie śniadanie. No i co? I takiego śniadania i Wam życzę, więc ja sobie je teraz zjem, bo nie ukrywam, regeneracja się teraz przyda. Was odsyłam do Hani, a jak wrócicie, to jeszcze razem coś dobrego ugotujemy. Cześć! Po każdej aktywności fizycznej, przebytej chorobie i przy osłabieniu organizmu szczególnie ważne jest zadbanie o prawidłową dietę. Stężenie glukozy szybko i zdrowo możemy sobie podnieść poprzez spożycie suszonych owoców. Polecam szczególnie kwaskowatą miechunkę, która dodatkowo zawiera bardzo duże ilości witaminy C. Podczas aktywności fizycznej i choroby dochodzi do powstawania stanu zapalnego. Duży stan zapalny ugaszą kwasy omega-3 znajdujące się w siemieniu lnianym i nasionach chia. Te koniecznie warto zmielić przed spożyciem, bo wtedy lepiej przyswajamy te cenne kwasy tłuszczowe. Osoby aktywne fizycznie i osłabione mają wyższe zapotrzebowanie na żelazo. Te znajdziemy przede wszystkim w moridze, w surowym kakao, które zawiera zdecydowanie więcej tego składnika mineralnego niż zwykłe kakao, w morwie suszonej, która dodatkowo ma bardzo niski indeks glikemiczny, więc nie podnosi szybko stężenia glukozy, oraz w korzeniu maka, peruwiański korzeń, który stosowany był już przez Inków na potencję. Superfood stosowane na co dzień pozwolą Ci szybko odzyskać energię do dalszego działania. Ja już najedzona i zregenerowana, a po śniadaniu czas na pyszny, wytrawny, cukiniowy lunch. Będą to placuszki z cukinii, jedno z ulubionych dań mojej córki. Ale lekko to danie zmienię, bo dodam coś, co bardzo dobrze regeneruje, czyli białko konopne. Potrzebujemy jedno jajko i na jedną cukinię 2-2,5 łyżki mąki. Ja dzisiaj używam mąki żytniej, możecie używać pszennej. I teraz to mieszamy. I dodajemy też jajko konopne. Można go używać zarówno do dań wytrawnych, jak i do dań słodkich. Fantastyczne również dla sportowców, którzy chcą się zregenerować po treningu.
dwie, takie kopiaste łyżki. Dobra. I teraz to wszystko mieszamy. A cukinię zetrę na tarce o grubych oczkach. No to chwilę potrwa. Przyspieszamy. Wysiłek. A potem będzie regeneracja, więc można się trochę namęczyć. Kardio, właśnie, kardio ktoś mi podpowiada. Dajesz, dajesz, Ania, dajesz. Dobra, udało się. Szczypta soli. I mieszamy to wszystko łyżką, tak aby cukinia wymieszała się z białkiem, mąką i jajkiem. To, co możecie zrobić, a ja nawet powinnam to zrobić, ale tego nie zrobiłam, po tym jak zetrzecie cukinię na tarce, to można odcisnąć nadmiar wody, bo cukinia zawiera bardzo dużo wody, więc no lepiej jest to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda. Aha, i w międzyczasie, bardzo ważne, rozgrzewamy patelnię. A, i placki będziemy po prostu smażyć na patelni bez tłuszczu i mam nadzieję, że to też się uda, bo normalnie się udaje. Łyżką nakładamy masę na patelnię. Trzeba chwileczkę poczekać, żeby ciasto pod spodem się spiekło, ścięło i wtedy je przewracamy na drugą stronę. Trwa to jakąś minutę, dwie. Placki już gotowe. I tak, można je zjeść od razu, na gorąco i solo, ale polecam urozmaicenie tego przepisu. Potrzebujecie patelni i pokrywki, a na patelni powinno być trochę wody, tak tyle, ile to może być? Ile to może być? 3, 4, 5 centymetrów? No tyle, tyle mniej więcej tej wody. Powoli się powinna ta woda gotować. Powoli, czyli tak. Dobra. Powoli wbijamy w tej jajko. Ważne, żeby nam się nie rozwaliło żółtko. I jak już tutaj będą te jajka, przykrywamy je pokrywką i zostawiamy tak na chwilę. A to, czym się zajmiemy teraz, to drugą patelnią i na niej przysmażymy pomidory. Dajemy trochę oliwy, pomidorki. O, ładny dźwięk. Pomidory przełożymy na talerz, tak żeby ładnie wyglądały. Spójrzcie. Jest to takie oszukiwane jajko w koszulce, które nie wymaga żadnych umiejętności kulinarnych i gwarantuję Wam, żółtko w środku będzie płynne. Żeby było jeszcze smaczniej, tutaj używam takiej koziej rolatki. Myślę, że biały wędzony ser też się tutaj nada, albo kawałki oscypka bardzo by nam tutaj pasowały. Potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy. Jedną z nich są kiełki groszku i coś super zdrowego, co fajnie wykończy nam to danie, czyli chia. Czyli chia. Łyżeczka dla zdrowia. Proszę bardzo. Wspaniały lunch. Idealnie, jeśli poprzedza go regenerujące śniadanie. Masz ochotę? Jak masz, to proszę bardzo, dla ciebie. Możecie użyć jogurtu dowolnego. Kokosowego. Blendery. O, jest ta jedna część, dobra, bo już myślałam, że jest w środku. A kiedyś tak, zdarzyło mi się to zblendować. Będzie jeszcze jeden... Teraz się powinno udać. O, ten palnik, dobra. Więc tu raz... Super dźwięka, jakie efekty, dobra. Ty uważaj z tą kamerą, uważaj z tą kamerą. Ja tylko chcę, żeby one lekko złapały temperaturę. A, wybucha jajko, czekajcie, co się tutaj dzieje. Dobra. Co za odcinek, jak mi się uda to jajko ściągnąć, czekajcie. Chili chia.